Zastanawiałeś się już, gdzie pojedziemy w tym roku na długi weekend majowy? A gdzie jadą nasi znajomi? Ania z Edytą jadą na Mazury, bo lubią żeglować. Wiesz, tam jest dużo jezior, a Tomek z kolegami wybierają się na spływ kajakowy pewnie nad Biebrze. Może zajrzymy do przewodnika. Ostatnio pojechaliśmy nad morze i zwiedziliśmy trójmiasto. Tylko Gdańsk i Sopot, bez Gdyni, bo całymi dniami leżałeś na plaży w Sopocie. A sprawdź w przewodniku, co jeszcze polecają na północy Polski. Toruń, w którym mieszkał słynna stronom Mikołaj Kopernik. Stamtąd są najlepsze polskie pierniki. Jest jeszcze taki region – Kaszuby. W przewodniku jest napisane, że Kaszubi mają swoją własną tradycję i język – kaszubski. A może teraz pojedziemy na południe? Zobacz, to ciekawe. Na Śląsku jest jakaś pustynia. Pustynia Błędowska. Ja na pustyni nie będę spędzać weekendu. Wolę jechać w góry. Mamy dużo miejsc do wyboru: sudety, tatry, beskidy, bieszczady. W zakopanem są te pyszne, wędzone sery. Kiedyś już je próbowałam. Oscypki. Ale teraz w górach na pewno będzie dużo turystów. No tak, a spójrzmy jeszcze, co ciekawego jest na zachodzie. Poznań, Wrocław, Szczecin to znane miasta. Dużo lasów i najstarsze drzewo w Polsce. Ma 1300 lat. Patrz, niedaleko Warszawy są puszcze. Kampinoska i Białowieska. Byłem tam kiedyś. Są fantastyczne na krótkie wycieczki i można zobaczyć łosie i żubry. Hm. To niezły pomysł. Na wschodzie jest też pełny turystycznych atrakcji Kazimierz Dolny. W sam raz na weekend. A niedaleko Lublina mieszka moja ciocia. Moglibyśmy ją odwiedzić. No to już mamy plany. To jest Oliwia. Ona studiuje reżyserię w szkole filmowej w Łodzi. Gra na saksofonie i na perkusji. Interesuje się piłką nożną. W wolnym czasie uprawia pływanie i boks. To są Witalii i Aleks. Oni studiują na Akademii Wychowania Fizycznego. Grają w koszykówkę i gry komputerowe. Interesują się siatkówką. W wolnym czasie uprawiają karatę i bieganie. To jest Narek. On studiuje na Politechnice Warszawskiej. Lubi podróże i judo. Interesuje się sportem i polityką. W wolnym czasie zajmuje się fotografowaniem. To są Hien i Su. One studiują na Uniwersytecie Muzycznym. Lubią polskie kino i teatr. Interesują się muzyką klasyczną. W wolnym czasie zajmują się gotowaniem i pisaniem bloga kulinarnego.